wszyscy wiemy, jakie mecze rozgrywa się czy w Kazachstanie, czy w Armenii. Nie, no, reprezentacja już się przekonała o tym, jaki ciężki to jest teren, jak trudno się tam gra, także na pewno to spacerek nie będzie, ale wszyscy mamy nadzieję, że zdobędziemy w dwóch meczach 3 punkty i uda się awansować na ten wielki turniej, także podchodzimy do tego pozytywnie. I przede wszystkim bardzo, bardzo skoncentrowani, bo myślę, że to będzie główny aspekt. Jedynie nad czym powinniśmy i musimy się skupić, to elementy taktyczne i mentalne. No, nie ma co grać, że to jest dla nas bardzo ważny mecz. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to będzie ciężki mecz, gramy na wyjeździe, a to nie są łatwe mecze. Myślę, że to można trochę porównać do meczu wyjazdowego, jak graliśmy przed 3 laty chyba w Gruzji, o ile się nie mylę, to myślę, że te warunki będą podobne. Nie chodzi mi tu o wynik, ale bardziej o styl i pomimo tego wyniku było ciężko. I tak samo będziemy się nastawiali przed tym meczem, bo zdajemy sobie sprawę, że większość tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas zależy i tylko my musimy tutaj skupić się na własnej grze, na tym, co w ostatnich 2 meczach robiliśmy źle, jak się źle ustawialiśmy, jak rozgrywaliśmy piłkę, co powinniśmy robić lepiej i wtedy wydaje mi się, że jesteśmy na pewno będziemy gotowi na ten mecz. Czyli myślę, że jesteśmy praktycznie w identycznej sytuacji. Mamy właśnie mecz pierwszy wyjazdowy, później mecz u siebie. Tak jak właśnie tutaj powiedziałeś, że pierwszy mecz graliśmy w Glasgow, teraz gramy w Armenii na wyjeździe i później drugi mecz u siebie. Także myślę, że ten poziom trudności jest mimo wszystko cały czas wysoki i jesteśmy, można powiedzieć, w dość identycznej sytuacji jak ostatnio. Także miejmy nadzieję, że również z takim samym efektem, jak te ostatnie eliminacje, zakończymy te i będziemy oczywiście, miejmy nadzieję, później w niedzielę świętować awans do Mistrzostw Świata. Co my możemy mówić o jakiejś specyfice przygotowania się do tego spotkania? Najważniejsze jest zregenerować organizmy, bo wiemy, że większość zawodników jeszcze w niedzielę rozgrywała swoje mecze. Wczoraj dzień w podróży, dzień przyjazdu na zgrupowanie. Dzisiaj regeneracja, krótki trening regeneracyjno-taktyczny, można powiedzieć. Do południa analizy, po południu jeszcze analizy, więc tego materiału troszeczkę mamy do przerobienia. Chcemy go maksymalnie skrócić do tego, żeby wykorzystać ten czas, ale tak samo odpocząć przed wylotem, bo wiadomo, że też jest męcząca podróż i musimy sobie z tego zdawać sprawę, że musimy wszystko maksymalnie poskracać i tak się skoncentrować na tym, co nas czeka, żeby od pierwszej do ostatniej minuty wyjść i realizować swoje założenia, które sobie założymy na to spotkanie, a wiemy, w czym tkwi siła naszego zespołu i myślę, że w tym meczu będziemy mogli to pokazać na boisku.